Ciekawe, cóż to takiego może być. Narzędzie. Trochę spora ta skrzynka, już widzę. No. Co to będzie? Będzie Milwaukee jest. Już drugi w stajni tropiciela. Żeby widzieli. Aha, i to jest tutaj opcja, żeby to w ogóle można było zestakować, bo mamy jeszcze wkrętarę. I co tu mamy? O, takie coś. Heavy Duty, to jest piła M18BLC S66, bezszczotkowa, profesjonalna, ciężka. Myślałem, że będzie lżejsza. Już ją tutaj wyciągniemy. O. No, bo zaraz idę na strych rozpoczynać pracę. Tu jest pewne jakieś zabezpieczenie. Tutaj jest przykładnica. Tutaj do montażu odciągu. Redukcja i sama tu też piła. Zabezpieczona. 190 mm, 38 tysięcy obrotów max. To tutaj nie wiem, co to w ogóle jest, bo ja to jeszcze chyba takim narzędziem w życiu nie pracowałem. Ale najważniejsze, czy jest kompatybilna bateria. Ale być musi, bo to jest M18 seria. A to jest też Fuel? Nie wiem. No, ale żeby się nie okazało, że nie, bo to będą jojka. Nie, no wchodzi bateryjka. No, trzeba się tu chyba zaraz zaplaringować, co to się w ogóle jak robi. Szybko się zatrzymuje. No to trzeba dać w dół. No to co? To idę szykować i zrobimy od razu test tego przybytku. Także widzimy się na strychu. Także zaraz sobie zatestujemy tego oto nowego Milwaukee'a. Myślę, że na 20 cm te śledziki będą wystarczające. Na razie utnę jeden, poceluję, jak będzie ok, no to robimy wszystko na 20, jeżeli nie, no to wtedy będę tutaj jakieś inne worderingi stosował. Opa! W życiu taką piłą nie ciąłem. I że gdzie to jest na rzos? Że to chyba tu jest celownik. No, żeby tu nie było coś śmiesznie. Przeszło jak złe. Takie cięcie. Myślę, że jest bardzo ok. Zapachy nowego narzędzia. Tylko normalnie się śmieję do żąby, że strasznie dupę piłę kupiłem, bo nie ma ten Bluetooth i Wi-Fi i aplikacji.
bo to wkrętarki jest, no ale to oczywiście żarty, nic, idę tam celować dalej.